Orbit Clinic to nowoczesna placówka, w której szybki powrót do zdrowia i aktywności jest priorytetem. W tym materiale wideo zapoznasz się z zasadami ćwiczenia w przypadku chronicznej tendinozy ścięgien, zginaczy przedramienia, zwanej łokciem golfisty. Pamiętaj, że żadne materiały wideo i wiedza z nich zaczerpnięta nie zastąpi i w pełni nie zapewni Ci fachowej porady lekarza ortopedy i fizjoterapeuty. Materiał powstał w celach edukacyjnych i informacyjnych jedynie jako wsparcie dla pacjenta, lekarzy i fizjoterapeutów. Każdy przypadek powinien być konsultowany indywidualnie w celu wyeliminowania możliwych innych przyczyn dolegliwości bólowych i dysfunkcji w narządzie ruchu. Ćwiczenie, które doczekało się pozytywnej weryfikacji środowiska naukowego, nosi nazwę ekscentryczna praca mięśni zginaczy przedramienia. Jeśli cierpisz na dolegliwości bólowe w prawym łokciu, chwyć flexibar nachwytem lewą ręką od dołu, natomiast prawą ręką od góry pod chwytem. Następnie przyłóż flexibar do klatki piersiowej, aby w dalszej kolejności przekręcić lewą dłonią flexibar w kierunku od siebie. Następnie wyprostuj oba łokcie i delikatnie poddając się sile oporu flexibara, pozwól płynnie i pomału wyprostować się prawej dłoni. Czynność tę powtarzaj wielokrotnie. Koniecznie zapamiętaj. Bądź cierpliwy, nie spiesz się i nie przyspieszaj tempa wykonywania ćwiczeń, a także nie rezygnuj z ćwiczeń tylko z powodu zniknięcia dolegliwości bólowych. Standardowo zacznij od wykonywania 3 sesji w tygodniu w odstępie co najmniej 1 dnia, wykonując 3 serie po 10 do 20 powtórzeń. Tak, by stopniowo zwiększyć liczbę powtórzeń bądź serii, chyba że fizjoterapeuta bądź lekarz zaleci inaczej, biorąc pod uwagę Twój indywidualny przypadek. Weź pod uwagę ograniczenia ćwiczenia ekscentrycznego, a także pamiętaj, że problem może i bardzo często tkwi również w innej części Twojego ciała.